taniożka. Breakout Binder Series. Maseczka pod maseczkę. Myricetin. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzylak Beauty. Witam was w moim pierwszym filmie po powrocie ze Stanów, w sensie z Nowego Jorku i z Puerto Rico, bo zrobiłam sobie taki połączony trip i w ogóle to Puerto Rico wyszło tak zupełnym przypadkiem i od razu was chciałam przeprosić, że nie było filmów, ale po prostu tak się wychillowałam, że miałam takie okej, wezmę sobie vacation mood i po prostu polecę w to. Ale wracam do was z kolejnym haulem, bo jak wiecie, jak wyjeżdżam, to wracam z haulem, żeby pokazać wam, co kupiłam. Może zobaczycie coś, co się wam spodoba, coś, co was zainspiruje, coś, co będziecie chcieli kupić przez internet. I wyjątkowo w tym odcinku połączę dwie kategorie, bo będą nie tylko kosmetyki, ale też będzie dosłownie parę takich akcesoriów i dodatkowych produktów, bo mam ich dosłownie parę sztuk i pomyślałam, że właśnie dodam je tutaj. Więc zaczynajmy. Poszłam do drogerii, która się nazywa CVS, jest to najbardziej popularna drogeria w Stanach i znalazłam tam takie bardzo ciekawe rzeczy. Trzy saszetki, które są na trzy różne rzeczy. I po prostu na początku myślałam, że to są maseczki w płachcie albo jakieś takie, wiecie, plasterki jakby na wypryski czy coś takiego, a potem patrzę, że jest napisane na przykład Rescue, Dream, B12 Awake. I okazuje się, słuchajcie, że to są plastry, które nakleja się jakby na skórę. Tutaj akurat pokazali, że na skórę przedramienia, w sensie na nadgarstek. I to są plastry, które wydzielają pewne substancje bezpośrednio do skóry i ze skóry dostają się do naszego krwioobiegu. I to jest w ogóle mega ciekawa alternatywa do takich, nie wiem, pigułek witaminowych albo jakichś takich, nie wiem, nasennych czy suplementów, można powiedzieć, które się połyka, że nie obciążają żołądka. I na przykład ten patch B12 Awake zawiera w sobie kofeinę, witaminę B12 i zieloną herbatę. I ogólnie on ma jak gdyby tak pobudzać, w sensie wiecie, dać taki boost na cały dzień. I to jest taki plaster, który można nosić do 12 godzin. W teorii po prostu przez te 12 godzin cały czas się gdzieś tam te substancje wchłaniają przez skórę. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie działać, więc to jest ten taki Awake, można powiedzieć. Kolejnym patchem jest Rescue. I to było coś dla mnie takiego mega dziwnego, że na dziś się zastanawiałam, czy to brać w ogóle, czy nie brać, ale pomyślałam sobie, hej, czemu nie? I to jest patch, który nazywa się Bounce Back After Night Out. Idziecie na imprezę i nie pijecie albo imprezujecie do 6 rano, to jest taki jak gdyby regeneracja. Skąd się wziął resort? Nie wiem, może tylko, że wróciłam z resortu. I to jest napisane, że tu jest coś, co się nazywa DHM. Dihydromyricetin. From Ampelosis Grosdenata Extract. Żeby nie było, wrzucę tutaj, co to jest, ale w tym momencie nie wiem, ale jest tutaj coś takiego. Dalej mamy green tea extract, czyli ekstrakt zielonej herbaty, witamina B1 i ekstrakt czarnego pieprzu. Coś, co ma nas zregenerować po imprezie, też dla mnie jest mega, mega fajne, bo zastanawiam się, wiecie, jak nie wiem, ktoś ma często kaca, to czy to naprawdę pomaga? W sensie naklejcie sobie ten plaster i jest takie, już mi od razu lepiej, jakby się nic nie stało, jakbym nigdzie nie wychodziła. Więc to jest dosyć ciekawe i serio nie mogę się doczekać, kiedy to przetestuję i bardzo możliwe, że na przykład przetestuję to na Instastory, więc obserwujcie mnie tam, a jak żelak. Bardzo polecam. I ostatnim patchem jest Dream. It's sleepy time, czyli to ma na pewno nam pomóc zasnąć. Tutaj jest melatonina, szyszki chmielu i waleriana. I też to można nakleić na 12 godzin. Jest to naprawdę dla mnie bardzo, bardzo ciepłe, ciekawe. Powinno to działać, ale jeszcze nigdy nie miałam żadnego takiego, wiecie, leku, suplementu i tak dalej w plastrach. Wiem, że w ogóle za granicą są nawet takie leki albo suplementy w sprayu, co w ogóle też jest o wiele gdyby łatwiejsze w przyjmowaniu i szybciej się wchłania, więc mega fajna alternatywa. I takie cztery jak gdyby plastry, bo w środku są cztery plastry, kosztowały około 10 dolarów, czyli jest około 10 zł za plaster, co moim zdaniem jest akurat dosyć dużo, chyba że one super działają. No bo wiecie, 10 zł za plaster, no to jest sporo, bo my za 10 zł możemy na przykład kupić sobie parę tabletek. Więc dajcie koniecznie znać, jak wam się podoba taka opcja suplementów w plastrach, ale jak ja to zobaczyłam, to po prostu nie mogłam się oprzeć. I teraz przejdę do czegoś, co
co chyba zawsze kupuję, jak wyjeżdżam, jeżeli chodzi o kosmetyki, albo takie produkty beauty, to jest to, uwaga, uwaga, szampon do włosów. Wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale ja naprawdę uwielbiam suche szampony i jak wyjeżdżam, to zawsze szukam jakichś takich ciekawych, suchych szamponów, których u nas na przykład nie ma. I tego szamponu z OGX akurat nie widziałam. Wiem, że mamy produkty jakieś z tej firmy, ale akurat suchych szamponów nie widziałam i po prostu chciałam przetestować. Jakoś mam wrażenie, że Polska jest tak troszeczkę zapychana słabszymi produktami i jak wyjeżdżam na zachód, to zwykle te produkty są lepszej jakości właśnie jeśli chodzi o kosmetyki. Co jest fajne w tym suchym szamponie, to jest to, że gdyby to jest suchy szampon, który odświeża włosy, ale przy okazji ma w sobie olejek arganowy i jakby ich nie wysusza tak bardzo. Czyli to jest takie, no, trochę dziwne z jednej strony, bo właśnie suchy szampon ma wysuszać, ale z drugiej strony ich nie przesusza, może w ten sposób. Ja już go testowałam, więc jakby ktoś z Was go widział, miał okazję kupić, to polecam, bo jest naprawdę fajny. Taki suchy szampon, nie pamiętam ile on kosztował, więc tutaj Wam nie pomogę i po prostu przejdę do kolejnego produktu. To jest coś, co jest dla mnie bardzo ciekawe w czasach, kiedy musimy nosić maseczki w zasadzie wszędzie. To jest taka maseczka pod maseczkę. Na pewno słyszeliście albo doświadczyliście takiego trądziku, albo po prostu jakiejś takiej zapchanej skóry po tym, jak się nosi cały dzień tą maseczkę, albo pół dnia tą maseczkę. Wiecie, jak gdyby skóra nie jest w najlepszej kondycji. I tutaj zrobili specjalnie właśnie maseczkę pod maseczkę. Ona jest hydrożelowa, więc nie jest taka mega mokra, że Wam nie zamoczy tej maseczki Waszej. Ja kupiłam akurat tylko jedno opakowanie, bo chciałam jakby przetestować i zobaczyć, jak to w ogóle działa, jak to się nosi. Bo wiem, że na pewno w tym roku będę jeszcze wracać do Stanów. Chyba nawet nie raz, więc w razie co kupię zapas. Ale ogólnie tutaj jest napisane, że ma składniki, które łagodzą, które też leczą jakby trądzik, chłodzą, odświeżają i nawilżają. Czyli takie jakby pielęgnacja skóry, wszystko w jednym i w dodatku taki przeciwtrądzikowy jeszcze. Więc nie mogę się doczekać, żeby tego wypróbować. I tu napisali, że tą maseczkę można nosić do 6 godzin. 6 godzin nawilżania skóry. Wow! Bo to jest takie, wiecie, nawilżanie skóry, którego nikt nie widzi. Bo jak zakładacie normalnie taką maskę w płachcie, no to każdy, kto na Was spojrzy, to widzi tą maseczkę i jakby jest takie, okej, ponoszę ją 15 minut, bo potem to trochę głupio. A tu możecie 6 godzin pod Waszą maseczką. Cacy. Po prostu dół Waszej twarzy będzie najbardziej zadbany ever. To też produkt, który bardzo mi się spodobał i chcę zobaczyć, czy działa i jak działa. I jak pojechałam do Puerto Rico, to w ogóle Puerto Rico jest jak gdyby taką trochę amerykańską kolonią. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale w każdym razie tam też są amerykańskie sklepy, ludzie mówią po angielsku, są amerykańskie sieci komórkowe i tak dalej. I tam znalazłam bardzo fajne produkty z filtrem przeciwsłonecznym. I tutaj akurat są to produkty firmy Neutrogena, które u nas są niedostępne, bo my z Neutrogenem mamy bardzo taką ograniczoną linię, a tam na przykład normalnie właśnie jest ochrona przeciwsłoneczna. I z tej serii mam 3 produkty, w sensie 2 produkty z jednej serii, 1 produkt z innej serii, ale też przeciwsłoneczny. Zacznę od pierwszego i to jest Neutrogena Clear Face Breakout Free, bo jest oil free, sunscreen, broad spectrum SPF 30. Całą etykietę Wam przeczytałam. I ogólnie moim zdaniem jest to bardzo fajny produkt, dlatego że jest to 30, czyli taka do używania załóżmy na co dzień, ale jakby jest pewność, że nie powoduje wyprysków, czyli nie zapycha porów, co jest dla mnie akurat bardzo ważne, jeżeli chodzi o takie produkty przeciwsłoneczne, bo bardzo często one rzeczywiście zapychają pory, więc to jest takie, wiecie, na co dzień. I teraz mam taką fajną nową serię, w sensie ona było napisane, że jest nowa. To jest coś takiego i to się nazywa Invisible Daily Defense. W sensie tak się nazywa cała seria. Jednym z tych produktów jest spray. Ja mam takie love-hate relationship ze sprayami do twarzy z filtrem, dlatego że często one bardzo nierówno się rozpryskują i jakby mają biały kolor. Czyli to jest tak, że psikam twarz i widzę takie kropki takiego trochę mlecznego płynu. I nie do końca mi się to podoba, dlatego że no nie powinno to tak wyglądać, bo to jest takie, on the go. Na zasadzie jak macie make-up, to po prostu spryskujecie sobie twarz, żeby właśnie odświeżyć tą ochronę przeciwsłoneczną i nie chcecie mieć plam z mokrego płynu na twarzy. Ta mgiełka powinna być taka ładna i równa. I właśnie ten spray taki jest. To jest 50 i moim zdaniem to jest mega fajne, jeżeli chodzi o spray, dlatego że zwykle sprayu się daje trochę mniej niż kremu, więc no dla mnie ma to więcej sensu. I ten spray kosztował chyba akurat około $13. W ogóle te produkty Neutrogeny kosztowały tak w przedziale mniej więcej od 10 do $16, więc naprawdę spoko. Jak ktoś w ogóle zarabia w dolarach i tam w Stanach, no żyć nie umierać jakby, nie? W ogóle pokażę Wam, jak to działa. O, mam nadzieję, że będzie widać, że ta mgiełka jest taka naprawdę delikatna.
że tak w nią wycie, wchodzicie i nie jest mokra, nie zostawia takich plam, więc jest to naprawdę najlepszy spray, jaki do tej pory widziałam i jak gdyby miałam na swojej twarzy, jeżeli chodzi o spraye takie przeciwsłoneczne. Drugim produktem z tej serii jest trochę rozwalone już opakowanie, bo jak gdyby miałam to w walizce, serum do twarzy. To jest delikatniejsza formuła niż krem i akurat to serum ma sunscreen 60. I tu jest napisane, że to jest takie właśnie połączenie serum i ochrony przeciwsłonecznej, więc to daje przy okazji wartości odżywcze do skóry. I na przykład jest tutaj imbir, żeby skóra była taka bardziej rozświetlona, ma jakiś kompleks antyoksydantów, nie ma w sobie żadnego oleju, nie zapycha porów, więc jest bardzo, bardzo fajne. Mnie mega ciekawi właśnie to, że to jest serum, czyli jest takie bardzo leciutkie, jak się już otworzy. Jest taka no, typowa pompka do serum. I szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałam ochrony przeciwsłonecznej właśnie w serum, więc jestem mega ciekawa tego produktu, bo powinien być właśnie taki bardzo delikatny na twarzy, nie ciężki, nie tłusty, więc jestem zajarana. Najgorsze dla mnie w przeciwsłonecznej ochronie jest to, że jak mniej więcej co 2-3 godziny powinno się to reaplikować. W tym momencie to jest takie, nakładacie to serum, zrobicie sobie make-up, zjecie i tak dalej, wychodzicie i tak naprawdę powinno się już nałożyć znowu kolejną ochronę przeciwsłoneczną. No i właśnie dlatego po to kupiłam ten spray, żeby sobie reaplikować i zobaczymy, jak to będzie działało, tak wiecie, na makijażu i w ogóle w prawdziwym życiu, ale ogólnie zapowiada się naprawdę fajnie. I jeżeli chodzi o ostatni produkt z takiej ochrony jakby przeciwsłonecznej, to kupiłam jeszcze taką pomadkę ochronną. Ta firma nazywa się Sun Balm i ogólnie jest to bardzo popularna firma w miejscach, w których jest dosyć dużo słońca. Wiecie, wszystkie takie wakacyjne destynacje, albo na przykład Kalifornia, albo Australia. To jest to bardzo popularna firma, bo oni mają mnóstwo produktów właśnie takich przeciwsłonecznych. I tutaj mam pomadkę, która jest o zapachu i smaku mango i to jest filtr 30. Bo zwykle, jeżeli chodzi o filtry, to zapominamy o ustach. Że jak gdyby nakładamy filtr na całą twarz, a usta zostają bez filtra. Więc fajne jest to, żeby też właśnie ten filtr nakładać na usta. To jest taki normalny balsam, on nie ma koloru, jest taki zwykły, wiecie, przezroczysty, ale naprawdę bardzo ładnie pachnie, bardzo fajnie smakuje. No i mam nadzieję, że działa. Teraz jeszcze przejdę do produktu firmy, której nigdy wcześniej nie widziałam, ale szukałam podróżnych płatków do demakijażu i taki chłopak w CVS właśnie z obsługi polecił mi je i powiedział, że są bardzo, bardzo fajne i wyglądają one w ten sposób. Są to biodegradowalne waciki, jest ich chyba 120, usuwają makijaż wodoodporny i ja już sprawdzałam je na sobie i są naprawdę mocarne. Bo to jest trochę jakbyście nasączyli płatek takim olejkiem do demakijażu i ja to po prostu uwielbiam, dlatego że na przykład jak wyjeżdżam, to wolę nie brać dużo płynów i na przykład w ogóle takie parę tych listków możecie sobie wziąć do woreczka foliowego z ziplockiem, woreczek strunowy. Na przykład jak jedziecie dosłownie na parę dni, to wziąć, nie wiem, 5 płatków, 6 płatków i nie brać całego opakowania, nie brać jakichś płynów, więc to jest mega fajne w podróży, a bardzo dobrze działają. One są naprawdę mocarne, jak wiecie, ja noszę wodoodporny makijaż i nakładam dosyć dużo tuszu do rzęs, dosyć dużo dodatków i on mi zmywał makijaż genialnie. I też pamiętam, że te płatki nie były drogie. Na pewno były poniżej 10 dolarów, co w Stanach ogólnie jest niedrogo. W sensie cokolwiek poniżej 10 dolarów, tanio, tanioszka. Bardzo bym Wam polecała, jeżeli byście gdzieś widzieli takie płatki, bo są super. I teraz zostały mi jeszcze dwa produkty z Neutrogeny i to kupiłam przy okazji właśnie, kiedy tak patrzyłam na tych półkach, co jest ciekawego, co jest fajnego, bo ja ostatnio mam bardzo duży problem z trądzikiem. Nie wiem, coś mi się albo w gospodarce hormonalnej zmieniło, albo nie wiem, coś z jedzenia i tak dalej i tą skórę mam gorszą i zobaczyłam taką serię z Neutrogeny właśnie przeciwtrądzikową, która jest nazwana, uwaga, Stubborn Acne, czyli jakby uparty trądzik, taki co normalnymi takimi, wiecie, zwykłymi produktami do trądziku trudno się jest go pozbyć. Ja już go używałam i powiem Wam, że rzeczywiście działa. Pierwszym produktem jest krem na dzień. Jeszcze był krem na noc, ale akurat go nie brałam, bo on był tam z kwasami, więc nie chciałam do końca w to wchodzić. Ale ten krem na dzień ma w sobie, to jest coś, co się nazywa benzol peroxid. I ogólnie to jest u nas, ten składnik jest dostępny, tylko nie wiem, czy on nie jest tylko na receptę. Może od jakiegoś też stężenia jest na receptę, ale wiem, że na pewno w takich właśnie już przeciwdrądzikowych jest na receptę, a tam normalnie był do kupienia po prostu w drogerii. I jak widzicie, właśnie jest napisane, że to jest AM treatment, czyli jak gdyby na rano, na dzień. I tu jest stężenie tego BPO 2,5%. I rzeczywiście moja skóra po tym jak gdyby była spokojniejsza, te niedoskonałości tak
nie wyskakiwały. Jestem naprawdę w ciężkim szoku, bo rzadko co działa, jeżeli mam być szczera. I drugim produktem jest taki Rapid Clear Stubborn Acne znowu. I to jest żel na taki punktowy, na rzeczywiście takie wypryski, które już macie takie idź stąd. Na zasadzie zostaw moją twarz w spokoju i cio. Jakby nie macie. To jest właśnie to. I tutaj jest ten sam składnik, ale w stężeniu 10%. 4 razy więcej niż w tamtym. I tutaj jest napisane, że redukuje wielkość i zaczerwienienie wyprysków w 2 godziny. I umówmy się, że 2 godziny to jest naprawdę mało. Zwykle się na przykład na całą noc nakłada i tak dalej, a to już w 2 godziny działa. Wiadomo, że można to nałożyć na całą noc. I w ogóle właśnie to, co zauważyłam w produktach ogólnie kosmetycznych w Stanach, to, że one są jakby mocniejsze. Że u nich są rzeczy, które lepiej działają, które, nie wiem, dłużej działają, mocniej, szybciej, wiecie. Naprawdę, więc dlatego nawet jak kupuję, nie wiem, suchy szampon, to i tak on moim zdaniem jest lepszy niż suchy szampon, który mamy w Polsce. Więc ja akurat bardzo lubię kupować kosmetyki za granicą, szczególnie w Stanach, bo po prostu ten wybór jest gigantyczny i po prostu moim zdaniem lepiej działają. Jeżeli na przykład byście natrafili na takie produkty, to bardzo Wam polecam, bo serio działają. Powiem Wam, że kupiłam coś, co chodziło za mną od jakiegoś czasu, mimo tego, że nie wiedziałam, że to istnieje. Nie wiem, czy to ma sens i nie wiem, czy rozumiecie trochę, o co mi chodzi, ale chciałam, żeby coś takiego było, a nie wiedziałam, że jest. A mianowicie, jest to olejek, który jest perfumami o zapachu Palo Santo. Palo Santo, nie wiem czy znacie, to jest takie drzewo, jakby święte drzewo z Ameryki Południowej i teraz się zrobiło dosyć mocno popularne, bo yoga, medytacja, dbanie o siebie, jakieś takie, wiecie, self-care i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie jest to święte drzewo, które w Ameryce Południowej było używane do ceremonii, do oczyszczania ducha, oczyszczenia ciała, takie bardzo, wiecie, uspokajające, wewnętrznie wyciszające. I teraz normalnie to Palo Santo można dostać też u nas. Kupuje się w takich małych, jak gdyby, kawałeczkach drewienko, podpala się to i z tego jest takie kadzidełko i ten dym jest właśnie taki fajny, uspokajający, taki oczyszczający, wiecie, takie fajne. I ja na przykład uwielbiam zapach Palo Santo i chciałam jak gdyby też trochę nim pachnieć i jak byłam w Puerto Rico, to znalazłam się w takim fajnym, takim małym retreat jakby w środku lasu i tam właśnie mieli mega fajne rzeczy naturalne, jakieś kadzidełka, też właśnie było Palo Santo, była jakaś szałwia, no i właśnie między innymi ten olejek. I tu jest napisane, że to jest Palo Santo Oil Perfume, ale jak zobaczyłam na skład, to nie jest tutaj tylko Palo Santo. Tutaj głównym składnikiem jest olejek żożoba, żeby, no wiecie, było to oleiste, ale potem jest właśnie Palo Santo, ale jest też vetiver, czyli to jest po naszemu, jak to się po naszemu nazywa? Zaraz muszę sprawdzić, bo ja to znam, bo miałam kiedyś perfumy z tym. Vetiveria? Serio, nie ma prostszego słowa? No dobra, no bardzo możliwe, że to jest po polsku vetiveria, więc to jest jako trzeci składnik, czyli zaraz po Palo Santo. Potem mamy patchouli, drzewo sandałowe, lawenda i drzewo cedrowe, więc ogólnie jest to taki bardzo fajny, drzewiasty, taki cięższy zapach i mi się to mega podoba. W sensie ja pachnę troszeczkę jak takie właśnie, jakbyście weszli do pokoju medytacji, to właśnie ja tym pachnę. Ale jest z drugiej strony taki jeden jakiś świeży element i to jest właśnie chyba ten vetiver, żeby to nie było takie zbyt mulące, więc ogólnie ja jestem mega zajarana, że właśnie kupiłam te perfumy, bo no w Polsce czegoś takiego w ogóle nie widziałam i oni to raczej robią tak właśnie domowo, jakby ręcznie. I teraz w takim razie przejdę szybko do akcesoriów i zacznę od czegoś, co też zwykle kupuję, prawie zawsze kupuję, czyli kubki ze Starbucksa. Tylko tym razem wyjątkowo kupiłam jeszcze dodatkowy kubek, bo po prostu nie mogłam się mu oprzeć. To nie jest tej serii Binder Dondat, tylko po prostu spójrzcie tylko na niego. Jest po prostu przepiękny. Różowy kubek ze Starbucksa, w ogóle też w takim pięknym kształcie, trochę jak wulkan. Ogólnie jak go zobaczyłam, to miałam takie wow, bądź mój kubeczku, pijmy razem kawkę, pijmy razem herbatkę, róbmy razem rzeczy, zwiedzajmy razem świat. Serio, no po prostu przepiękny. Bo myślałam, że nawet jak nie jest serii właśnie Binder, to i tak go kupię, bo jest przepiękny. I teraz przejdę do tego, który jest już tym docelowym kubkiem Binder Series. Jedyne co, to w teorii powinna mieć z tego wyjazdu 2 kubki, ale zapomniałam w Puerto Rico kupić kubka, więc może uda mi się, nie wiem, dostać go online albo coś takiego, albo może kiedyś jeszcze tam wrócę. Natomiast tutaj mam kubek z Nowego Jorku. A więc uwaga, unboxing. W ogóle zawsze one są zapakowane w ten sam sposób na całym świecie. To jest niesamowite. Proszę bardzo. Ta-da!
Już Wam wyjmuję i pokazuję. Jest to akurat kolor kubka, którego jeszcze nie mam, bo te kolory jakby się trochę powtarzają, w sensie, że wiecie, bo jest tyle tych kubków z różnych miejsc na świecie, że te kolory gdzieś tam się powtarzają, a tego koloru jeszcze nie mam. To jest taki szaro-niebieski i brudno-żółty. Idealnie. Więc już Wam pokazuję od samego początku, co tutaj jest. Zacznijmy odtąd i jak widzicie, mamy tutaj Central Park, jest Queens, autobus, mamy gołębie, oczywiście Piątą Aleję, gdzie się robi największe zakupy ever i ja też zresztą tam byłam, też sobie kupiłam jakieś rzeczy. Na kanał vlog zapraszam po haul ubraniowo-asortymentowy. Dalej mamy bilety, kawę ze Starbucksa, oczywiście obowiązkowo bajgla. Tutaj jest chyba ten Empire State Building? Nie wiem, akurat na budynkach w Stanach, w sensie w Nowym Jorku, to ja się bardzo mało znam, więc załóżmy, że to jest Empire State Building. No tutaj lornetka, że jak są wszystkie te widokowe, to można korzystać. Żółte taksówki, jeździłam. Tutaj jest oczywiście nowojorski sernik, dalej mamy Statuę Wolności, Brooklyn Bridge, albo Manhattan Bridge, metro, pizza, jabłko, taksówka dalej, tutaj znowu jakaś architektura. I jeszcze mamy oczywiście hot doga, pretzla i baseball. Ja ogólnie jeszcze nigdy nie byłam na meczu, ani baseballowym, ani koszykówki, ale wiem, że na pewno chciałabym pójść w Stanach, bo to jest, wiecie, przeżycie. Jakby to jest coś, co idzie się, może nie dlatego, że jesteście fanem baseballu albo fanem koszykówki, tylko żeby pójść na ten event, bo to jest przeżycie. Tam są emocje, tam się dzieją rzeczy. Taki kubeczek, jestem z niego mega zadowolona, bo jest tu bardzo dużo rzeczy. Czasami jest naprawdę mało upchnięte na kubek, szczególnie jak to jest jedno miasto, bo często się po prostu kupuje, na przykład w Puerto Rico bym kupiła kubek z Puerto Rico, a nie z jednego miasta. I tam może być upchane dużo rzeczy, no bo to jest cały kraj. A tutaj jest jedno miasto, a jest i tak tyle tutaj rzeczy, że wow. Ale większość z nich widziałam, więc ogólnie bardzo się cieszę. Nowy kubeczek z serii Binder. I teraz zostało mi jeszcze parę produktów. Mam tutaj coś z Harry'ego Pottera, dlatego że w Nowym Jorku jest taki oficjalny, duży sklep Harry'ego Pottera. I teraz w ogóle w czasach COVID-a trzeba się zapisywać. Taki QR kod się skanuje, zapisujecie się do kolejki. Na stronie internetowej pokazuje Wam, którzy jesteście w kolejce. W sensie, że na przykład, o, za godzinę będziesz mógł wejść do sklepu, albo za 5 godzin będziesz mógł wejść do sklepu. Serio, tak tam jest. Więc czekałam jakieś 5 godzin, żeby wejść do sklepu Harry'ego Pottera, ale o dziwo nie wpadłam w szał zakupów. Mnie to bardzo zdziwiło, bo myślałam, że wejdę i po prostu kupię wszystko, ale byłam bardzo taka wybredna, taka Przez to, że był to jeszcze okres świąteczny, to kupiłam dwie zawieszki na choinkę. Jedna z nich to jest piwo kremowe. Serio, mam zawieszkę na choinkę z piwem kremowym. Jestem po prostu tak zajarana, bo to jest dokładnie odwzorowane piwo kremowe. Niestety kosztowało to $18. Czyli prawie 80 zł za taką buteleczkę właśnie z piwem kremowym, ale no będzie pasowała na choinkę bardzo, bardzo dobrze, bo ja już mam parę butelek, mam parę takich bombek właśnie Harry Potterowych, więc już nie mogę się doczekać następnych świąt. I teraz słuchajcie, bombka, która po prostu jest tak piękna, że myślałam, że umrę i ona kosztowała $20. Jest to niuchacz, niuchacz w bombeczce, wszędzie jest złoto, czyli po prostu to, co niuchacze lubią najbardziej. I jest on tak uroczy, że po prostu nie mogłam go nie kupić. Kocham go miłością wielką. I to był mój ulubiony stworek z Fantastycznych Zwierząt, więc po prostu jaram się na maksa. I było totalnie worth it, 80 zł, niech będzie. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, i to kupiłam, o, też w Puerto Rico. To jest coś bardzo ciekawego, bo wygląda w ten sposób, takie o, metalowe. Ma taki mały karabinczyk. Już Wam pokazuję, co to jest. Kosztowało to chyba około $10, z tego co pamiętam, bo w Puerto Rico ceny są w dolarach. I obczajcie to. To się otwiera. I tu mamy coś takiego. A tu mamy coś takiego. I uwaga! Jest to słomka teleskopowa, metalowa, z czyścikiem teleskopowym metalowym. Takie coś jest mega fajne, bo to jest jakby podróżna słomka, którą możecie wziąć ze sobą wszędzie, bo jest to zapinane na karabinczyk, możecie sobie przywieźć do torebki, do plecaka, do spodni, do czegokolwiek i po prostu macie to zawsze przy sobie, bo jak się kupuje picie w puszce, to ogólnie trochę niehigieniczne jest picie po prostu z takiej puszki, bo nie wiadomo, kto jej dotykał, gdzie ona była, jak długo gdzieś leżała, więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że po prostu, jeżeli nawet macie jakiś napój ze słomką, to nie warto z
tej słomki korzystać. Po prostu ja zawsze mówię, że nie chcę słomki, dziękuję bardzo, albo wypiję bez słomki, albo użyję swojej. Więc tutaj właśnie mamy taką teleskopową metalową słomkę z czyścikiem i to się po prostu składa w ten sposób i wtedy robi się króciutkie i tak samo jest z tą metalową słomką. To wkłada się w tu i potem znowu wkładamy do etui, zakręcamy i jest. Piękne, znowu można sobie zahaczyć. Mamy ze sobą podróżną słomkę. I to właśnie kupiłam w tym samym miejscu, gdzie olejek, ten z Palo Santo, bo to było właśnie takie wiecie, miejsce, gdzie na przykład były bambusowe sztućce, też takie serio wszystko, mega, mega fajne. I w ogóle z tamtego miejsca mam też akcesorium jedno, które pokażę na kanale vlog. Sporo tych rzeczy wyszło. O dziwo, kosmetyków kupiłam mniej niż zwykle. Nie wiem, jak to się stało, ale po prostu jakiś taki miałam vibe zupełnie inny na tym wyjeździe. Ale pamiętajcie, żeby na kanale vlog właśnie czekać jeszcze na ubrania i jedzenie, bo to zawsze kupuję. Zawsze. I pamiętajcie, że widzimy się na tym kanale w następny piątek, a na kanale vlog w następną środę. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa, 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 pa! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to możecie sobie kliknąć któryś z tych dwóch filmów tutaj po prawej, nie wstydźcie się, do wyboru do koloru. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to możecie to szybko nadrobić, kliknąć tutaj w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Pa, pa!